Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik, w którym pokażę Wam, jak zrobić takiego słonika, który może stać zarówno na tylnych, jak i na przednich nogach. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiego słonia będziemy potrzebowali kwadratowej kartki, oczywiście o wymiarach, jakie tam chcecie. Na początku kartkę składamy na pół w dwie strony. Następnie składamy kartkę wzdłuż dwóch przekątnych. Teraz każdy wierzchołek przykładamy do środkowego punktu przecięcia się i zaginamy. Następnie odginamy to i trzymając kartkę w taki sposób, musimy przyłożyć tą krawędź oraz tą krawędź tutaj do tej linii zgięcia, zaginając tylko tak, aby zagięcie wystawało poza to zagięcie. Czyli mniej więcej w taki sposób. U góry musimy zrobić tak samo. Następnie musimy tą krawędź przyłożyć do tej linii zgięcia oraz z drugiej strony tak samo, czyli tą krawędź do tej linii zgięcia. Też, żeby zagięcia wystawały poza tą krawędź. Następnie tą krawędź przykładamy do tej pionowej linii zgięcia i zaginamy tak, aby zagięcie nie wystawało poza tą krawędź. Z drugiej strony robimy tak samo. W kolejnym kroku musimy ten róg przyłożyć tutaj do tego punktu,
w którym przecina się ta linia zgięcia oraz ta linia zgięcia. I zaginamy tylko kawałek poza połowę. Aby tak to wyglądało. I z drugiej strony robimy tak samo. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i przykładamy ten róg do tego miejsca, w którym przecięły nam się linie, które zrobiliśmy w poprzednim kroku. I zaginamy do góry na całą długość, a na dół tylko na kawałek. No i oczywiście z tą stroną robimy tak samo. Następnie ten wierzchołek przykładamy do tego punktu, w którym przecina się ta linia oraz ta linia. Następnie odwracamy w drugą stronę i zaginamy ten element do góry. Następnie musimy tą oraz tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi, nie zaginając do końca, tylko tak, aby zgięcie wystawało poza tą linię zgięcia. Następnie w punktach, w których przecina się ta linia zgięcia oraz ta linia zgięcia, z drugiej strony też, musimy od tych punktów poprowadzić prostą linię i zagiąć kartkę w dół. Czyli tak to powinno wyglądać. Tu linie się przecięły. Ta i ta. No i jest zgięcie. Następnie wyginamy w taki sposób. Z drugiej strony tak samo. A następnie przykładamy tą krawędź tutaj do tej linii zgięcia i zginamy prawie na całej długości, a mianowicie w obrębie tego tutaj kwadratu, czyli gdzieś mniej więcej odtąd tutaj do końca. Z lewej strony robimy tak samo. Następnie przykładamy tą krawędź tutaj do tej linii zgięcia, zaginając tylko poza tą linię zgięcia.
Czyli tak to powinno wyglądać. No i z drugiej strony robimy to samo. Kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, jest złożenie kartki na pół. W taki sposób. Następnie przykładamy tą krawędź do tej linii zgięcia i zginamy na całej długości. Odginamy i teraz wzdłuż tych zgięć, co zrobiliśmy przed chwilą, wginamy górny element do środka. Sposób. Pokażę jeszcze raz. Było tak. Kinamy. Jest tak. No i idąc dalej, kinamy teraz tą część też do środka. W taki sposób. Z drugiej strony to samo. Następnie musimy tutaj rozłożyć kartkę w taki sposób. Tu trzeba trzymać tą górę, żeby się nie rozwaliła. I przykładamy, nakładamy na siebie te dwie linie tak prosto i zaginamy. Powinno nam powstać takie coś. Przykładamy tą krawędź do tej linii zgięcia tutaj, tej ukośnej. Z drugiej strony tak samo. Odwracamy kartkę na drugą stronę. I zaginamy te tutaj odstające rogi w dół. W taki sposób, aby zgięcie zaczynało się tutaj. Otóż nie da się dalej pociągnąć, prawda? No i żeby ten wierzchołek leżał na tej linii. Po prostu przykładamy ten wierzchołek do tej linii. No i wtedy będzie proste zagięcie. Z drugiej strony robimy tak samo. No i teraz z tyłu musimy odgiąć te elementy. Następnie odginamy również te elementy. I zginamy w dół. W taki sposób, tutaj, aby ten róg przyłożyć do tego tutaj rogu. Tak, linia zgięcia zaczyna się tutaj i kończy się tutaj. W tym wierzchołku, tak jak tutaj jest. No i z drugiej strony robimy tak samo. No i zaginamy oba elementy do góry, tak jak były.
Teraz musimy tutaj odgiąć ten element i wzdłuż tej linii wygiąć w taki sposób. Pokażę jeszcze raz. Było tak. Wyginamy. I jest tak. Teraz wzdłuż tej, tutaj linii zgięcia zaginamy kartkę w taki sposób. I następnie wzdłuż tej linii tutaj zaginamy w taki sposób. Teraz odginamy tutaj ten element w górę. O, właśnie tak. I chowamy ten tutaj element, co wygięliśmy, z powrotem do środka. Wyginamy to w dół i zaginamy w taki sposób. No i jeszcze ten tutaj element wyginamy w taki sposób do środka. Z lewej strony wykonujemy takie same ruchy. Następnie, łapiąc tutaj za tą pierwszą warstwę, wyginamy w dół w taki sposób. No i zaginamy. Z drugiej strony to samo. Odwracamy kartkę na drugą stronę i wzdłuż tej linii odginamy całość w dół. Następnie przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka. Następnie musimy wykonać kolejne zgięcie, które będzie się zaczynało tutaj w tym wierzchołku i będzie tak przebiegało, aby ta tutaj krawędź stykała się tutaj z tym wierzchołkiem, tutaj tym narożnikiem rogiem. Jak zwał, tak zwał. Z drugiej strony tak samo. Teraz tutaj na dole wyginamy, że pokażę dokładniej, tutaj taką pierwszą warstwę. W taki sposób, w dół. Tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony tak samo oczywiście. I musimy to wypchać
do tyłu, tak. Wepchnąć do środka, żeby wyszło z drugiej strony. Nie lubię tak robić, ale trudno, trzeba. Powinno wyglądać z drugiej strony. No i wykonujemy to samo tutaj. Gdy już to zrobimy, tutaj te dwa elementy zaginamy do tyłu z obu stron. Teraz zajmiemy się tymi elementami. Na początku wginamy je w taki sposób do środka z dwóch stron. I teraz wyginamy je w taki sposób, aby ta krawędź stykała się z tą krawędzią. O, tak to powinno wyglądać. Z drugiej strony robimy tak samo. I odginamy całość w dół w taki sposób. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i przykładamy ten wierzchołek tutaj do tego rogu. Z drugiej strony od razu możemy zrobić tak samo. Odginamy całość w dół. I teraz odginamy również to. I wzdłuż tych linii, co zrobiliśmy, wyginamy kartkę w tą stronę. I tutaj ginamy w taki sposób, a z drugiej strony składamy tak. Tutaj robimy to samo. Kiedy już to zrobimy, musimy tutaj ten element odgiąć i ten również. Zaginamy w taki sposób i musimy to tak jakby wgiąć do środka, wzdłuż tych linii, które są zrobione. Czyli będzie wyglądało to w mniej więcej
mniej więcej taki sposób. No i ten element zaginamy z powrotem w taki sposób, tylko musimy go tutaj wepchać od dołu. Z drugiej strony robimy tak samo z tym elementem. Teraz całość zginamy na pół w ten sposób. Następnie zginamy ten tutaj cały element wzdłuż tej tutaj krawędzi, czyli o właśnie w taki sposób. Odginamy i wginamy to do środka. Tak to powinno wyglądać. Następnie wzdłuż tutaj tych linii zgięcia, co mamy, wginamy w taki sposób do środka. Z drugiej strony robimy tak samo. Odginamy całość w tą stronę. Następnie przykładamy ten tutaj wierzchołek do tego tutaj punktu. Kiedy już to zrobimy, musimy złożyć z powrotem na pół, tylko na chwilę przycisnąć i z powrotem zaginamy teraz tą część w taki sposób. Wyginamy tutaj te elementy, wciągamy, znaczy się, żeby tak były widoczne i wyginamy całość w dół w taki właśnie sposób. Teraz to odginamy w dół, znaczy w górę, przepraszam. Pod takim kątem, aby wyglądało to właśnie tak, tutaj równo z tymi elementami. Następnie przy wierzchołku zginamy tak równiutko w dół. Wyginamy z powrotem do góry. Wyginamy tak to ze środka
tak spłaszczamy. I tutaj do środka. Nie wiem, czy będzie widać. Musimy wgiąć kawałeczek, aby trąba słonia wyglądała w taki sposób. Następnie przykładamy tą tutaj linię zgięcia do tej linii zgięcia. I zaginamy dość mocno. Następnie jeszcze raz poprawiamy te głośne linie. I tak rozciągając od góry, musimy wgiąć to w taki sposób. Tutaj ten środkowy element. Wzdłuż tych linii, które przed chwilą pogrubialiśmy. Czyli będzie to wyglądać w taki sposób od środka. Tak, wyginamy w taki sposób. I jeszcze zapomniałem, musimy tutaj te elementy wgiąć do środka. Następnie zajmiemy się ogonem, który musimy na początku wygiąć sobie w dół pod mniej więcej takim kątem, a następnie musimy tak to ze środka wygiąć w dół. To właśnie w taki sposób. Po poprawieniu niektórych rzeczy, mniej więcej, czy między innymi ściskając go mocno, możemy go postawić na tylnych nogach albo na przednich. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli Ci się spodobał, to nie zapomnij o łapce w górę. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana.